Hej, cześć, witam was serdecznie, tutaj Chucky, to jest kolejny odcinek z GTA 5. Wyruszamy z domu Trevora na kolejne misje, nadal niedostępni są Michael i Franklin, więc nie pozostaje nam nic innego, jak udać się do kolejnej misji. Mamy kupę wiadomości, to wszystko się odnosi do jakichś sklepu, więc... Aha, to jest od Rona, jakiś altruistów poznał, brat z więzienia. Nie uwierzysz w to, ale Mike żyje, żyje, mieszka w Los Santos, widziałem w telewizji. Okej. Idziemy do Chińczyków. Szczególnie klimat nam się zmienił. Co tu się dzieje? What the fuck? Z miasta na pustynię. Także plan dzisiaj mam taki, żeby właśnie zakończyć misję Trevorem, w sensie tutaj. Nie ma ich dużo, co prawda, ale jednej strasznie nie lubię jakoś, nie wiem. Pamiętam, że jak przechodziłem ją pierwszy raz, to jej do końca chyba nie kumałem. Albo mnie z czym też przepywał. Dobra, nieważne. Zobaczmy, czego od nas chcą. Trevor, you're still banned. What about these two? Whoever wins gets banned. He's won. Ban him. I can't ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Now get me a drink. I got a meeting. Okay, but any more bodies turn up in my bar, I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Ah, here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. No, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang now. 我操他妈的真是玩翻了! You all speak Spanish, speak it to each other! Mr. Tao Chung is pleased to meet your acquaintance. Oh yeah, he seems it. 我说人事你真是太好了。你有空就加的来分飞的我。这真是我人生中最美好的一刻。 What the fuck is wrong with him? 就是这个,就是这个,来来来来来。 I'm out. No, don't go. Please, I beg you. If you go, his father kill me. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips Corporation is serious business. We pay good price. Things work out, we partner, make big money. I'm rushing! Well, let me show you the operation. This is us. Nie wiem, czy to bym myślał, że to jest ta misja? Tam gdzie? Chyba tak. O, on jest drogi. You can't get here quick enough. The Aztecas are coming. They think you took out Ortega. They ain't mistaken. Well, get down here and take them out too. You sure your boss don't want this crank for his own personal consumption? No, no. Mr. Chang Senior is very specific. He wants a good, reliable source of methamphetamine. We will buy it and distribute using established networks. I'm worried that might dilute what our operation's all about. To sobie nie pogadali. Shit, Trevor, we ain't got long. Whoa, 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 whoa. Manners, chef. These are our guests, all right? We got Mr. Chang and his humble servant. Hey, Lao Shung. Nice to meet you. Trevor, we ain't got long till they get here. Everything in its time, all right. Gentlemen, please. Come check out the storage facilities. Go on now. Nice, right? There you go. Ample room inside. Mr. Chang, please, sir, if you will. Let me out! Tour will recommence shortly, gentlemen. Should we get the guns? Yes, chef. Help me! No właśnie, idziemy ci pomóc, żeby się nie zabili.
with that little spring clean. They really want you dead. No. Poczekam, chyba aż zbiją te szyby. Wow, ja umrę. Aha, bo mówię, że tak przecież. O! Bum! Drugie bum. No wybuchnij! Dziękuję. A tutaj nie ma? Nie spojrzałem, że ja w ogóle życia nie mam. No, on jeszcze żyje, jak śmie. Wychodź. Dobra, idziemy za nim. No ruchy. Mogę strzelić to? Aha, bo przecież ja mogę zrobić też tak. Nie masz żyć. Dziękuję. Woo! I'm starting to think they really want to kill me. They're coming around back. Z powrotem. Jest chyba na dół. Nie? Get in cover! I'm entertaining clients. Zginąć. A jak ładnie stanąłeś. Szkoda, żeby wybuchło ci wprost w twarz. Oni to są mądrzy. Tam prawie wybucha. Lepiej dla nas. Uuu, granatnik. To mi się podoba. Czemu na początku mnie dał tej broni? A nie, ja bym już na bo jeden został. Akurat na kolegów, którzy tu jadą. Co? Gdzie to było? Get down! They're coming through the door! What the fuck? Wow, 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 Kratki, come back. Get off my property! Jeszcze ktoś? Ese! Dobra. A, jeszcze można ich zabić. Uciekną. Go back to the lab and get me a damage report! A, uciekł. A za to też chyba jest punkt do misji. Dobra, idź do lodówki, aha. Co, zmarzliście? Boże, jakie mordy. Swing by and sign the contracts, alright? Just ignore the bodies. Hey Trevor, are we still gonna cook that batch? Fuck yeah! Okay. To jest. Cięk, cięk. A nie, 32 ofiary, dobra, spoko. Nie miało się to wchodzić, a w sumie, tu jest nasze auto. Tu też jest jakaś misja. Nie chcę kodu. Boże, nawet nie wiedziałem, że to umiem włączyć. Są jakieś misje blisko, to ja bym się tu w sumie wybrał. Jedna misja jest tylko taka, że trzeba odwiedzić babkę i to wszystko. Być może to jest właśnie to. Are you fucking kidding me? Co to za taniec na kołach? Za karę zostaniesz postrzelony w koło. To za misja. Czy to rzeźnia?
Dobry. You're gonna meet a bitch. That's where you're gonna meet one. You know what I'm saying? Hey, hey. Rzeźnia. No, rzeczywiście. Come on. My throat's dry as a motherfucker. Why? Is your mother dry when you? What the fuck is that, huh? Nothing. Well, it didn't sound like nothing. All right? It didn't seem like nothing. I don't think that it was nothing. I didn't mean nothing by it, old man. Old man? Old man. Fuck you, creepy old motherfucker. That's right. I said it. Creepy. Old. Motherfucker. Ah, yes. Jesus. Huh? No, come on. What? Sorry. Now, where sorry. Were we on, exactly, get up, huh? Get up. Oh. I'm sorry, man. We're sorry. Help! Help! There's a guy with a gun. Asshole. Leżysz. Czy się mogę gdzieś schować? Nie mogę. Leżeć. Skąd? Może przez tą... z niego zdolność, to ja nic nie widzę. Boże, przeładowuj to szybko. What? Zginę tu zaraz, nie będzie śmiesznie. Jezu, on wolno przeładowuje. Fuck off. Fucking shit. Skąd to? You couldn't keep your mouth shut, could ya? Ile mam was zabić do cholery? Was mnie zabiją. I try to be a good neighbor, and this is what I get. Jezu, ja zginę. Skąd tu jeszcze? On gdzieś tu jest. Biegnij! Kaptenet! Jezu, ja nie zdążę zabić i... Ile? Jest! Liczba osób do zabijania 45, nie? Wymaga na strzały, dobra. Nie wiem ile trzeba ich zabić, bo się nie skupiłem na tym. Mapa, proszę. Mapkę proszę. A, tu jest ta babka, którą trzeba odwiedzić. To pojedziemy, bo żeby mi nie świeciło. What the f... Nie. Nie będziemy jechać tym. Wybierzemy się do niej, potem będzie też... Nie wiem, czy to jest teraz ta misja? Będzie chyba jeszcze misja... Uuu, pieska przyjechałem. Z wybuchaniem domu jeszcze będzie misja fajna. W ogóle misje Trevora wydają mi się takie najbardziej pamiętliwe. Bo no... normalne te misje nie są. Zresztą ciężko tu o normalną misję, ale na tej zasadzie, że... dzieją się takie rzeczy, które się pamięta. A to chyba jest chyba ważne, bo na przykład grając w GTA 4 do dziś nie pamiętam żadnej misji tak, która by mi utkwiła w tej pamięci. I jak na przykład ktoś powie GTA 4, to ja myślę o tej misji na przykład. Także to jest ta różnica. Bo czy ja mam dziurawą tą oponę jedną? No nie ma to jakaś z kutami. Gdzie ta babka jest? Tu. Cześć, laska. There you are, handsome. Hello, Maud. How have you been? Oh, simply wonderful. And you? About the same.
somewhere stuck between joyful and peachy. Even in this world full of scum and detritus, it's only right that we all bear our share. Ain't that the truth? Take this poor wretch, on the run, desperate, alone, about to learn the true meaning of suffering, all for a few thousand bucks. Think you can find him for me? Every man has his talents, Maud, and the rigorous administration of justice is one of mine. That's why I love you, Trevor. I'll send you his file. No to puszczamy. Tak, ona będzie nam przysłała chyba pięciu kolesi. Chyba kolesi. Nie wiem, czy jakaś babka była. Ale raczej facetów, których mamy odnaleźć i no, zlikwidować. Ale się tym nie będę zajmować, bo to jest... Głównie jak flaki dolejem. Dobra, po prostu musimy jechać, nie będę wyznaczać na mapie. I robimy misję kolejną. To nie w... Chciałem powiedzieć nie w... A, nie mam opony. Tak mi się coś wydawało, że krzywo jadę. Ledwo jadę. Boże, jaka prędkość. Co się dzieje? What's going on, Ron? They were here for you. Here for you. Who was here? Them bikers. After you killed Johnny K. And they damage my stuff, huh? They smash up my home, damage my soul. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny K meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic midlife crisis, hog riding, shaven headed, fruity leather, chapped wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor. They are. They're chapped wearing assholes. Wait, you little shit. Whoa. Hey, Michael fucking Townley, right? Bitch wife, two kids, 45. Find him. Los Santos is a big place, Trevor. There's lots of people. You are fucking useless. Huh? Find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you, Wade. Now smile. Yeah, right? That's better. Run along. Now, Ron, shall we go? I cannot believe that they fucking destroyed my statue of impotent rage. The cheek, huh? The fucking cheek of it. No, tak się nie robi. I gotta swing by ammunition. Go to Sandy Shore's airfield, check a it nie, out. A nie, to inna będzie misja. A myślałem, że to już teraz. Już mi się wszystko myli i miesza. Idziemy do ammunition. I'll come in your ear when I get a hold of you. Ooh, yeah. I'm not buying anything. I need a sniper rifle with a high power scope. Będziemy po snajperkę. Dobry dzień. How you feel about brand synergy, huh? TP Industries. That's the rifle I need. Darmowe? Pobierzemy. No, weźmy sobie jedne naboje. Mamy kupę kasy, halo. Czy mam coś tu jeszcze kupić? Tłumik? They won't hear me coming. Dobrze. Zaawansowaną lunetę, czyli... Było. Czy nie było? Weźmy sobie kamizelkę. Aż sprawdzę, czy była ta luneta. Czemu ty się oglądasz? Aaa, czyli jednak trzeba było kupić. No, gdzie ten kład? To ja mam się po niego cofać, no nie mógł tu przyjechać. Co za leń. Run! Run!
A nie, sorry. Pojechał do... Lej. Fucking... Shit, jak oni jeżdżą. Of course there are! Two planes are touching down at the field on a weapons run! We're gonna wait till the right time and appropriate them! We are? Yes, we are! I'm up here. I don't see the hardware. But I do see a hell of a lot of bikers. Up here! No dobra, tylko mnie muszę trafić w tą drabinę. You can slip in there unnoticed. Should give you the time to plan a route to the gas tank you're rigging up to blow. Really? Serio, serio. A, musieliśmy tam przeczekać cały dzień? No to mamy niezłą kondycję. Enough waiting. This is your moment, Ronald. Po co się chowam? Whenever you get a doubt in your mind, I want you to remember that I'm watching you through the scope of a high-powered rifle. Right, Trevor. Right, right. Got it. Now, relax. Trzymam wysoko jeden palec, żeby nie nacisnąć przypadkiem spustu. No przecież widzę. Nie wierzę w to, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me. That's me. Don't shoot. Well, get a move on. I'm moving. Just keep me covered, okay? Dobra, czy ja mam coś światła? Zestrzeliwać, bo już nie pamiętam. A nie, oni mi powiedzą. O, pociąg, słychać. W grze oczywiście. Przecież widzę go. No, rusz się. Ah, sorry. There's one, and there's the other. Lights off. Good. Now don't smoke the house. Strzelę, ile mogę. Dobra. Musimy poczekać, aż wysiądzie i go również zastrzelić. No, get out. Już. No kogoś jeszcze... A, idzie też. Już nie. On żyje? Nie. Szybciej. Sailor. Get your sights back on me, Trev. I'm scared. Gdzie ty jesteś? Tu. Get your sights on me, man. I can't move till I'm covered. You're in my crosshairs again. There's no one left to kill, so get over to that gas tank. No właśnie, też tu jest. I can't. There's someone coming out of that building. Już nie. I can hear him at that far door. No przecież już. Shoot. The guy had a buddy in the building. Też już nie. He's come out. Ruchy. Kill, Trevor. A raczej. Ma się ten skill. I'm fixing it. Don't let him sneak up on me, okay? And whatever you do, don't hit the tank, please, man. Someone's coming. He's gonna get me before I finish. Już nie. Can you hear that? Gdzie to jest? I've always hated that chopper. Just. Ups. Chyba spadasz. Kabum. Idziemy do Ronalda. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Gdzie oni są? Weź zejdź. I'll get the engine running. If you can clear the runway. I don't
biker is as good to me as another. Zgiń. Grzecznie leż. Make your peace, gentlemen. No gdzie jesteś? Tu jest jeden. Jeszcze ktoś stąd wysiądzie? O, dzień dobry, do widzenia. Dawaj, 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 dawaj. Dostał się do samolotu, mówisz. Please load up with crates, Trevor! Just like you said! Rest of the guns must be on the plane down the end of the runway. Do widzenia. Do widzenia. Wow, skąd? Wiesz, ja jestem ślepy. Wow. Gdzie ten koleś tu jeździ? Jeździł. No jadą. Dobra, jarasz się. No chodźcie, podejdźcie bliżej. Przywitajcie się. A umrę. No lecisz. Już się mnie zabiją. No. O nie, latanie. Piątka, żeby startować. Won. Dobra. Chyba kaps... Nie. No dobra. Wiem mniej więcej, jak się steruje. Przynajmniej tak, że mam nadzieję. Gdzie się chowało? O właśnie. Podwozie. I feel safe. You set up a buyer for these guns already? I thought we was just hitting back at them for the thing with the statue. Whoa! Natanie, to nie jest moja ulubiona czynność w GTA. San Andreas po prostu... Jak sobie przypomnę, szkoła latania... To mi się słabo robi. Dobra, tu było też jakieś osiągnięcie po... mostami przelatywanie... Więc spróbujemy. Ha! Jebycz! Trevor Phillips Enterprises is a far superior organization. Jest drugi. Well, we hope we improve revenue streams. Strasznie ciasno, ja tu pewnie zaraz coś walnę, a nie chcę powtarzać latania. For one thing, we won't be paying a bunch of idiots to stand around in cowhides. A przez ten wysoki to jeszcze badam radę. Wymiotuję zaraz. Tego latania. Kółko. Aj, god damn it. Ja nic... A, dobra, teraz widzę. No, miejmy nadzieję, że nie wlecimy do bazy. No niżej się już, znaczy może się da, ale nie chcę niżej. I poszło. Shipment successfully delivered, Ron. Now remember, if you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. No, ja się raczej nie chcę ścigać. Dobra, zobaczymy, czy mi się uda przelecieć. Jeboj. TP Enterprises are raising guidance, and the Lost MC are posting unexpectedly soft projections for the coming quarter. They're getting everything
żeby tylko wylądował. To jest na moje największe marzenie w tej chwili. Przez ten most właśnie nie odważę. Co nie możemy sobie skrócić w drogę? Man was weak for Crystal, weak for Ashley, man was... Trochę sobie mapę odkryję od razu. Bo jak widzieliście, zapewne mapa jest tylko tam, gdzie byliśmy. Jest tam, gdzie nie byliśmy, czy mogę wam pokazać? O właśnie, to jest... To, tego nie widać. Mexico. Yeah. Guy in the boat is Oscar Guzman. He's in with the cartels. Samozwane. Ale z jednej strony to jest fajna rzecz, ale z drugiej to trochę czasem przeszkadza, bo się czegoś nie widzi. Jak właśnie dostajemy wiadomości od tej całej babki, nie wiem czy wyszliśmy w sumie, która każe nam śledzić typu, to ona na przykład wysyła nam na mapie, właśnie coś z mapy. Jak nie mamy całej mapy odkrytej, no to ciężko jest zdefiniować, gdzie mamy polecieć tak na dobrą sprawę. Okej, o to jest tutaj już. Dobra, ja nie lecę zbyt prosto. Nie, ja walnę. O, Boże. Jak ja mam się stąd wydostać? Wiedziałem. Świetnie. Po prostu genialnie. Utknąć w kanale burzowym. Nie wiem, może jakoś tak zawrócę. Fuck! Nie! Goddammit. Nie mówcie mi, że ja mam znowu... Shipment successfully delivered. Now remember, if you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. Nie fajnie. Teraz nie wiem, czy mi zaliczyło ten przelot. A, walić to. You wouldn't really do that to me, would you? Beat me and you'll see. I ain't a trained Air Force pilot like you. I can just about get where I'm going. O, tu jest baza wojskowa, trzeba uważać, żeby po niej wlecieć. Już nawet na mapie nie, nie jest... zbytnio zaznaczona. Jezus, już mi się mylą te przyciski, co ja mam w końcu naciskać. Czyli to jest kierunek, to przyspieszam, znaczy góra dół. A i mogę tak jeszcze lawirować. Wow, do góry. Jednak latanie chyba na padzie jest dużo bardziej intuicyjne i prostsze, tak mi się wydaje. Dobra, muszę się jakoś wyprostować, w sensie tym samolotem. No na pewno nie w ten sposób. Co ci ten koleś leci? No Jezu, przecież nie za daleko. Co to za wyścig? No ja sobie już wyciągnę podwozie. Muszę myśleć, żeby jakoś tak równomiernie hamować. Kurczę, myślałem, że uda mi się zrobić tę misję Trevorem dzisiaj do końca. Ale wydaje mi się, że... W sumie nawet dobrze, że... tak. Właśnie tamta misja jedna będzie taka chyba dosyć długa. W której będziemy się wybierać do Los Santos. Więc w sumie sam raz. No bo ja widzę, że ja w ogóle prędkości nie mam, więc tak wolno. No, nie w słup. Gdzie ten pas startowy?
Boże, ja lecę tak nisko. What the fuck? Dobra, nie podoba mi. Jak ja to znowu spieprzę. Kurde! Dobra, myślę, że widzimy się pod koniec tej misji, bo to będzie dłużej trwało. No, udało się wylądować, brawo ja. Muszę tylko tu wjechać. O, thank God. I think that was adequate restitution for my impotent rage statue. That was a mighty fine statue, Trev. That was a mighty fine piece of plastic shit. But there is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to alleviate my heartache. I might? Yeah, I mean, I will. Good idea. We don't have time to dwell on that now. Because we got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns! Trevor Phillips Industries! Technical expertise, managerial innovations, unstoppable! Oh, that's right! Now go! I need to meditate. Or masturbate. Or both. Nie, no naprawdę nie obchodzi mnie kupowanie nieruchomości w tej chwili. Bardziej fakt, że udało mi się wylądować w jednym kawałku. Myślę, że raczej nie będę się skupiać na tym. Przecież niektóre właśnie te większe właśnie typu kino to tak, bo myślę, że prędzej. Bo też niektóre mają właśnie jakieś misje. Dobra, kończmy, bo to lądowanie było straszne. No dobrze, myślę, że to będzie tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, oż właśnie przysłała nam cynk. Ralf Ostrowski. Ale to będzie na tyle w tym odcinku i do usłyszenia w kolejnym z GTA 5. Cześć!